Dzień dobry, siemanko! Tak jest, ja walczę z Adamkiem. Za rok. No, żebyś tam Tomek dobrze przygotował. To mamy do otwarcia paczki za 1000 zeta, ale jeśli chcemy w FIFkę grać, żeby wygrywać, zresztą tego tutaj nie zobaczycie, ale jeśli chcecie wygrywać przy FIFce, to nie da się na telewizorze grać, tak? Ja wolę się przygarbić i tak se grać. Więc wróciłem do tej kamerki, mam jeszcze za kola, ale widzicie, pojawiają się pierwsze długości ze sklepienia tylnego. No, chirurdzy mówią, że to 4 lata jeszcze, 4 lata kurwa i przyjmie się wszystko. Tak poważnie to pewnie z rok jeszcze muszę zapuszczać i ta klapa, moja wymarzona, się ziści. To jest raz, teraz pół godziny o Loganie będę gadał. Logan dzisiaj był w psim przedszkolu, uczył się już podawać łapy, naprawdę fajnie funkcjonuje. Ostatnio takie krostki mu na szyi wyszły, ale je leczymy. To znaczy w sumie Agnieszka leczy, bo Agnieszka jest, można powiedzieć, panią tego domu i naszego życia. Ona w ogóle dowodzi tym wszystkim. Dobra, Logan odhaczony. To wrócę za 30 minut. Nie, nie, influenza. Ty tu nie wrócisz nigdy bez... nigdy tu nie wrócisz. Masz bana permanentnego, kurwa. Od teścia chrusty, nie? Ale nawilżamy mu teraz to. Te kropki już ma mniejsze. To mam już mniejsze. Teraz tak, wyzywanie się z widzami, a potem udowadnianie, że jestem lepszy w Counter-Strike'a, tak? Szampon używam, bo ja mam ogólnie łuszczącą się skórę, suchą skórę, no ja ogólnie... No i mam suchą skórę ogólnie, jak umyję się, to mam suchą mordę, też mam suchą skórę na głowie, co jest mylne z upierzem. Zmieniłem szampon, już niedługo na streamie wam pokażę. To jest taki szampon dla chorych, starych ludzi, kurwiś nieziemsko. Wygląda, jakbyś człowieku taką, no żywicę na rękę napierdalał, naprawdę. I tą żywicą napierdalasz po łbie. Potem białe mydło jeleń, żadnych kurwa do mycia płynów nie używam, tylko biały jeleń, chamski biały jeleń, szorstki kurwa, całe ciało tre. Całe ciało tre i słucham ich troje i wtedy kurwa no żyj, takie lata 90. kurwa wjeżdżają na banie. No może teraz tego nie widać, no ale dawno mnie nikt nie zwyzywał na mieście. No, od kiedy mam tą bliznę to nikt mi kurwa nie pocisnął na mieście ostatnio. A zawsze dostawałem mele na mordę raz w tygodniu. A teraz? Czy ubezpieczonko jest? Ja jestem ubezpieczony, ale tak po taniości. No niestety, nie wiem na co jestem ubezpieczony. Chyba ktoś musiałby mnie odjebać kurwa z klamki i wtedy jakieś ubezpieczenie się zwraca, ale... Wybierasz się na wybory? Oczywiście, że tak. Jaram grubego jointa, piję pół litra wódki, wchodzę i na ślepo wpierdalam... X-a. Nie no, mam swoje przekonania jakieś i tak dalej, coś tam może wybiorę. Czy jesteś już tak znanym biznesmenem, że niedługo jakaś rura pozwie cię o wykorzystywanie? No właśnie nie, bo kurwa nie wykorzystałem żadnej rury, jak byłem już w czasie swojej świetności. A tak to bym miał kurwa darmowy content, tak? Nie musiałem odpalić streamów, tylko se wstaje, a tam Rewo mnie nagrywa albo jakiś Konopski. A ja mówię, ha, ciąg się pało, kurwa, będą liczby. A tak to nie mam żadnych afer, jest przypał i właśnie za to jestem w plecy. Każdy ma jakąś aferkę, kurwa, nie wiem, co ja muszę zrobić. Już mam dziewczynę. Ona ma już kurwa 29 lat. Coś wymyślę. Ale śmiałem się ostatnio z chłopakami na TeamSpeaku, że my tu żartujemy cały czas. W sensie, w formie żartu często mówimy o jakimś dupa ciasna, zasram do mordy, zrucham cię w cyce, wiesz, to czas jakiś taki zjebany, chamski, męski żart leci z naszej strony i my nic takiego kurwa nie robimy. A okazuje się, że osoby, które są takie bardzo poukładane, można powiedzieć, rzekłbym, literackim językiem i kontentem dysponują i tam goście, wiesz, pojemnik na spermę. Takie rzeczy robią, a wiesz, w telewizji, dzień dobry, Jezus kurwa otwiera serce przede mną, a ja siedzę tutaj, mówię, wyrzucicie dupę z gówna, zjem twoje jaja, rucham ci ojca, a siedzę w domu z Agnieszką i jak tam kochanie, minął ci dzień. I to jest właśnie pojebane, że ja jestem postrzegany jako pojeb, a jestem totalnym kurwa lamusem w prawdziwym życiu. A jak ktoś jest lamusem w sieci, to jest totalnym pojebem w prawdziwym życiu. To jest niesamowite i śmieję się do chłopaków, że ja tu, Angie, wyrzucę ci dupę, wsadzę ci nos do dupy, jakieś pojebane rzeczy gadamy, nie? Aż potem ja to oglądam, ale jest, ja pierdolę, ale mi czasem za siebie wstyd, no trochę to lubię, ale jednak wstyd. No, więc jak to się mówi, cicha woda brzegi rwie. A tacy goście w internecie jak ja, to wiesz, popisują się, wiesz, mówią, że kogoś by rozjebali i tak dalej, to zazwyczaj jesteśmy po prostu spokojni na co dzień, a tutaj mamy swoją przestrzeń, żeby poświrować, więc no, jeśli myślicie, że ja wszystkich rozpierdalam, to niestety, kurwa, tak nie jest. To nic, ale śmieję się z tego, no. Ale gończarz mnie zaskoczył, chociaż złego nic nie zrobił, no przecież tam dziewczyny... Czasami mam takie wrażenie, że wiesz, dziewczyny chcą czasem być trochę tak traktowane, takie mam wrażenie, że chcą być troszkę takie zmechacone, lekko, ale jak coś im tam nie pójdzie po ich myśli, to one traktują, że to było złe i się skarżą. Ale mam takie wrażenie, że one na początku chcą zjeść trochę mefedronu i się ostro wyjebać w dupę, ale potem jak coś im nie pasuje, to one się na to obrażają i jednak nie chciały tego.
Tak, takie mam wrażenie, takie mam wrażenie. Więc no to już taka etyka, moralność. Ale jak ktoś ma 20 lat i tamta dziewczyna ma 20 lat, umawiacie się kurwa na wpierdalanie mefedronu i ruchanie się w dupę, no to nie powinno się potem tego wyciągać na normalnie na te, na święto dzienne, nie? No. Rozumiem, Beka, że taka narracja streamka twój sposób bycia, ale jednak naśmiewanie się z dramy... Wykorzystanie kobiet nie po... Oj, spokojnie, spokojnie, mordzie, tu nie strzelisz we mnie takim punchem. Nie strzelisz takim punchem. Trochę jednak przesadzasz. Przesadził mu twoją matkę do pierwszej ławki, kurwa, żeby się lepiej uczyła, żeby takiego kurwa zakalca nie zrobiła. Bang, bang, bang. Posłuchaj mnie, kolego, to jest transmisja... Zresztą nie muszę tego mówić, ale powiem, bo uwielbiam odbijać piłkę, ja jestem świetnym tenisistą w internecie. Bang, bang, bang. Ale był o tobie wpis na tete papciu, że byłeś za młodu nieźle ziółko w krakowskich klubach. Ciekawe, komu wsadziłeś nos do dupy. Aj, daj spokój. Może, że 3 razy mi się zdarzyło. Oczywiście, że ziółko byłem. Tylko nikt nie chce o tym nagrywać. Bo w moich czasach, jak ja się bawiłem, to nikt tego nie nagrywał. Ja bym był, kurwa, dopiero topowym artystą w tych klimatach. Przed wejściem na tą transmisję jesteś poinformowany, że po pierwsze, będziesz tutaj ruchany na pieniądze, będą tu wciskać ci przeróżne rzeczy, a co najważniejsze, wszystko jest skierowane dla pełnoletnich osób. Po co, kurwa, kupować mefedron i jakieś dziwki zamawiać? I można sobie kupić 2 boksy za 500 i sobie pootwierać. I ci sprawy nie zrobię na YouTubie, kurwiszony jebane. A za 500 wiesz, że to mefy byłoby? Ty byś mi klipę by mi zatkali, kurwa, na 2 tygodnie. To jest ze smyka, no trzeba ją pytać. Ona w ogóle chodzi po takich sklepach i mi kupuje takie rzeczy, bo ja jestem fanem takich właśnie gadżetów. No ale serio, no, naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. Agnieszka mi kupuje ubrania, jedzenie i karty Pokémon. I nawet to kupiła Agnieszka. Tak mam, to tak po prostu mam. Wiem, że... Czy mi za to wstyd? No nie! Bo nie muszę wychodzić z domu po te rzeczy. Znaczy, no może trochę mi jest wstyd, ale tylko tak trochę. Słuchaj, tu dostałem od Agi na 25-lecie Pokémonu, zobacz. I tu trzymam swoje ulubione karty. A tu wam będę pokazywał, bo mam inną kamerę do kart. Mam takie na przykład. Mam profesora Oaka, ten co ruchał matkę Asha. A, mówił, że jest profesorem, kurwa. Też są jaja, nie? Żeśmy się śmiali całą noc. A w marcu będę 32. Ale mentalnie wydaje mi się, że on cały czas jest 18. O Jezu, już mnie plecy, kurwa, bolą od tego gadania. Jak wyciszałeś mieszkanie? Ile dolarów na to poszło? No, nie wiem, bo to wszystko Agnieszka płaciła w sumie. No jestem zarazem bogatą dupę, nie? Kurwa, nic nie muszę robić. Czy ten pokój jest wyciszony? Możliwe, że mnie trochę w chuja zrobili. Na dole sąsiad, kurwa, wczoraj z nim gadałem, to nic nie mówił. Ale oczy miał podkrążone. I mówił, że jakiś debil, kurwa, całymi nocami gra w FIFA. A ja stoję z tym sąsiadem i tak, ty też go słyszę, kurwa mać. Nie, żartuję. To akurat mój widzu, pozdrawiam. Czy walił jakieś konia do Pokémonów? Nie. Nie. Może jakieś hantai Misty, tej, wiecie, koleżanki Asha. Ona miała, kurwa, tyce. Ale to nie, raczej nie. Przypomnij sobie, no co wy miecie pytać? Ale Misty, dawajcie. I brogią tego. Iha, dobra. Na bank był koń walony do Bulmy z Dragon Balla. Nie, serio, nie waliłem do hantajów. Wiem, co to jest. Ale nie, ale oczywiście Bulma miała takie momenty. W ogóle chyba nawet w bajce jest, że ją Goku za cyca łapie. Albo Bulmę. Siema, Filip. Zostawiła mnie dupa po 5 latach. Też razem mieszkaliśmy. I teraz mam takie wrażenie, że każda następna znowu mnie wyrucha i zostawi pomimo tego, że się staram bardzo w związku. Z jednej strony chcę mieć następna, a z drugiej zero motywacji mam. Wiem, o co ci chodzi. No to jest tak zwany efekt sparzenia się. Na razie, wiesz, troszkę skórka parzy za chwilę. Ja ci to powiem tak. To jest jak z piciem wódki. Jak się najebałeś wczoraj, no to kurwa wiadomo, że ci nie będzie chciało pić. Ale poczekaj 2 tygodnie, jak ci ziomek go zaprosi, będzie się ci chciało, będzie się pić wódkę. Ci się chciało być, kurwa. Kolejnego tego. No wiesz, o co chodzi. Nareszcie zostawiła, powalisz trochę konia w domu 2 tygodnie i pomyślisz sobie, ciekawe jakby to było poczuć zapach kobiety. Znowu. Normalne. Pamiętajmy, że nasze ciało jest jak takie wielkie naczynie na substancję. Jeśli przez dłuższy okres miałeś kobietę, no to napełniony byłeś bezpieczeństwem, takim domowym ciepłem, no, nazwę mu to bezpieczeństwo, takim gwarantem, że zawsze wracasz do domu, to tam czeka na ciebie ciepła, wilgotna nora. Boże, te żarty, kurwa, są tak chujowe, nie wiem dlaczego je mówię, przepraszam, ale jak masz 31 lat, używasz takich zjebanych żartów, spierdolonych żartów, kurwa mać! No ale nieważne. I po prostu w momencie, kiedy odstawiłeś tą substancję, dalej masz jakieś małe pokłady tej substancji w sobie. To podobnie jest właśnie jak z alkoholem. Jeśli codziennie doświadczałeś tego kobiecego zbliżenia, dla ciebie było to naturalne.
ale w pewnym momencie ono się skończyło. Tak, mija pierwszy, drugi, trzeci, czwarty dzień, kiedy tej kobiety nie ma, ale w środku, jeszcze w twoim ciele tej substancji trochę zostało i ona powoli spada, powoli w tym naczyniu kończy się ta miłość kobieca, no i czujesz tą pustkę, znerwowanie, bo jeśli organizm coś dostaje zawsze i zostanie mu to zabrane, no to różnie reaguje. To jak jesteś głodny, jesteś wkurwiony, jest potliwość lub chłód, drgawki, spięcie mięśni, bezmyślność taka, w sensie nie możesz się na czymś skupić i tak dalej. I podobnie jest właśnie z utratą tej kobitki. Więc pierwsze 5-6 tydzień może być ciężki, ale potem warto do normy swojego życia. No i co? Jeśli tej substancji długo nie będzie, to może być tak, że organizm będzie się o nią, o tą substancję domagał, ale co ciekawe, może było tak, że tej substancji nigdy nie potrzebowałeś i zaczniesz być szczęśliwy. I sobie myślisz, mija drugi dzień, trzeci dzień, tak kurwa mać, walę konia, ale jest fajnie. I dojdziesz do konsensusu, gdzie okazuje się, że ta twoja dziewczyna była ci do chuja dosłownie potrzebna. Zostaw suba, łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, komentarz i widzimy się na moim pay-per-view z Fame MMA, gdzie będę pił się z Adamkiem. Tomasz Adamek, wyzywam cię. Dobra, kochani, potwieramy sobie teraz karty, bo kurwa trzeba kredyt spłacić. No i tu pozostały takie paczka dwóch rzędnych, no nie wiem, czy to w ogóle otwierać. Senegal. Dia. Tak, paczki promocyjne. O la 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 la. Dobra, może na początek. Dobra, na początku otworzymy sobie to. Zapraszam Państwa na mój mega opening. Ameryka, już jest chujnia. O Jezu, ale chujnia. O kurwa mać, o kurwa. Sanchez. No fajnie. O. No to nie, no to Pajor wybieramy. Zajebista piłkarka. Co jest, kurwa? Ej, a to jest chyba, że taki jest graficzny zamiar, tak? To jest graficzny zamiar tej grafiki. Wpierdolenie Solskiera bez rąk obciętych, kurwa, jak z pańta zajebane. I szkajne... I kurwa mać, to kurwa jest! Dobra, wybieram Rosickiego. Bo Solskier z Manchesteru mi się kojarzył. I Ekona wypożyczenia. Gattuso i Van Basten. Montes. Van Montes. I wybieraj Gattuso. No to zaczynamy teraz ze średniej rury. Ze średniej rury otwieramy. Bramkarz. Z Arsenalu. Fabiański. Szczęsny. Właśnie dlatego nie otwieram paczek, bo to nie, wiecie, ja lubię dziewczynę. Można powiedzieć, że nawet zakochany jestem w dziewczynach, ale kurczę, no nie w piłce nożnej, no. Ej, chyba, że one są drogie, te karty. Ale dobrze, damy przynajmniej pożywkę dla tych YouTube'owych komentujących. Że chłopi się srają, że sprzedaję baby. Dobra, no niestety jest na razie jest źle. Na razie jest kurwa źle. To był chłop? No to dla mnie to nie ma znaczenia. Ktoś jest słaby, to siada na ławkę. Smiling, a wcale się nie smile. On wcale nie jest taki smiling. To uśmiecha się, no kurwa, no debile jebane, nie kumacie. Christensen z Barcelony, Di Marco, Malen, Trauner. Trauner wygląda jak ja. Jota, ty, Paris Platynów i kurwa ten co nawija kurwa o tej Warszawie cały czas z wąsami jebany, jak on się nazywa. Indika. Acosta. Kogoś mi przypomniał. Kurwa! Ale mam ekipę! Paris Platynow, Taco Hemingway, Joseph Bratan, ten kurwa free. Edzio! Zaraz znajdę kogoś. Sentino! Ojej, dobrą ekipę mamy! Trek Boxdel? Nie, ale okej. Dobra, ekipa jest fajna, smiling pewnie drogi, ale nie mam czasu na transfery. No, nie mam czasu na transfery. Okej, no inaczej sobie wyobrażałem dzisiejszy opening, serio. Czekaj, że tu klikłem. Paczki promocyjne, dobra. Zostały nam dwie siekiery. Dwie potężne siekiery. No musimy dostać za to jakieś pieniądze, nie? Rakowe 2-0, dobrze. Środkowy obrońca już jest źle. O Jezus Maria, ale boli. Bastoni. Ja nawet tych piłkarzy już nie znam. Nie, chyba to, że ostatnia moja FIFA, bo jeszcze nie znam na FIFA. O, Foden! I to Bastoni jest kurwa gorszy od Foudena? Dzeko czy Modric?
A, Jacko, znaczy modlicie mam już. Schneider i Cole. No proste, że Joe Cole. Oczywiście, że legendarny Joe Cole z Chelsea London. Nawet ma lepsze tempo niż Robben. To jest prawdziwy skrzydłowy. Kurwa, to był taki kocur. Wiadomo, że Robben jest bardziej ogranym piłkarzem, zwiedził cały świat, bardziej popularniejszym, ale Joe Cole moim zdaniem nie odstawał w ogóle. Rivaldo czy Scherer? No Rivaldo. Mamy tu jeszcze Alvareza, mamy tu jeszcze Fofane, mamy tu jeszcze Aniomi, mamy Fernandeza, mamy Kufi, mamy Domingueza, mamy Okafatora, Natalia Ramos, Fekaliator Muric, ale jego zachowam sobie. I mamy jeszcze Beto i Kluivert. Fekaliator, to moja będzie nowa ksywka. Paczki promocyjne, kochani, ostatnia gigapaka dla świeżaka, nie? Lecimy z tym. No to jest najlepsza paczka, jaka może być za 2000 FIFA pointsów. Ja pierdolę, Czeko się trafił. Ja pierdolę. Ja go przed chwilą, kurwa, wziąłem na 7 meczów. Ile jest wart? Aha, jest niewymienny. Dobry traf? Berbatov. Litman, Berbatov. Dobry? Dobry. Van Persie mam, Schweinsteiger. Schweinsteiger to znaczy świński jeździec? Ujeżdżacz świń? Schweinsteiger? Jakoś kiedyś mi to tłumaczył ktoś. Świniotygrys? A, Schweinsteiger. No racja. Dziuku, dobra karta. Boatin, Kingsbury, Fishlock, Unai Simon, Roberto Firmino. O, proszę bardzo, będzie mi pasował do Ronaldo, tego kupię. João Mario, Bentancur, Garcia, Kutas, duży Kutas, Tierny, Fleming, Chandamanda, Barak, ale nie Obama. Ja mógł mieć swój kanał sport, mógł mieć taką swoją ramówkę godzinną z kanału, w kanale sportowym z żartów, kurwa, piłkarskim. Ej, dlaczego oni są, kurwa, bez pieniędzy? Co mam z nimi zrobić? Lamar, drogi, sprawdź. O kurwa, ale drogi. Ja pierdolę. I to już koniec zabawy? Tu mam jeszcze paczki. 8. Dobra, jedziemy z tymi też. Cygankow z Girony. Girona, bardzo mocny zespół. Lider hiszpańskiej ekstraklasy. Załęski w paczce? Nie wiem, gdzie on dropi. Bebu! Babun! Stygman! Falk, Wels, Lazaro. Ja, nie, kiedyś tych piłkarzy to ja, kurwa, znałem, szanowałem. Abraham Lincoln, proszę bardzo. Otwieramy kolejne paczki. No dobra, może nie lider, ale wczoraj byli jeszcze liderem. Arsenal Londyn, bramkarz. Chyba dziewczyna. Nie, Ramsdale. Wow. Szukałem tej karty w chuj. Ramsdale, Andriś. Andriś ma twarz jak ten Mufasa, kurwa, z tego. Z Króla Lwa. Żeby na pewno rzucił, kurwa, tego Pumbę jebanego, czy tam jak go się nazywał. No Król Lwa, nie? Jak Mufasa, nie? Kurwa, i to jest Mufasa. Gość wygląda jak Mufasa. Martial. Johnston. Stindl. Paola Ulona. Ulona Paola. No. Guardado. Camara. Paualdo. Trezeguet. Kumbulla. Pojebało mi się, przepraszam. Skaza. O, będzie chyba Sar. Nie. Madison. Szabicer. Igor Coronado. Treshor. Castellunus. Wszyscy wyglądają jak Edzio. Fran Navarro. Kombos. Ozdoef. Palois. Roskowi. Jorginho. Przedajemy. No nie ukrywam, kiedyś te karty oddawały. A, jest Messi. A, niestety. Chyba, że defensa. A, niestety. Rodriguez. Wyjebane już, tak? Tak myślałem. Ale zagramy sobie jeden meczyk. No i Warsel, pewnie, że tak.
Może akurat mi się, może będzie mi dobrze szło. Senegal, środkowy obrońca, Ali Hall. Koulibaly, bardzo dobry gracz. Może sobie właśnie zrobię ekipę z arabskiej, ligi. Ostatnie trzy paczki promocyjne. Też chujnia. Hoffman. Hoffman na wspólnej. Anderson, Amanda, San Pedro. Ale ma fryzurę, nie? Ciekawego na zgłówki napierdala tą fryzurą. Kochr, Szlup, Kuczok, Czernandez, Deki, Evans, Lafay, Gomez, Valkeo. Strasznie słabe te karty. Znaczy, słabe, no. Gdzie jest Ronaldinho? Jest! Kurwa, Ronaldo na bramce. Lopez, Lamela, Kufi, Buller, Gallagher, Diego Llorente, dobry piłkarz, Ruiz de Galareta. Yeah. Ostatnia paczka. Ty, no nie lecą te paczki w ogóle, totalnie. Niemiec. Ja pierdolę, no nic nie idzie. Ginter, kurwa, Akerbi. Klaus. Iskajne Klaus? Jackson. Mukoko, Reed, Knafuli, Schmike, Niembolo i Gallagher. Jezus, ale słaby drop. Zobaczymy, czy z tego dropu da się w ogóle stworzyć jakąś akcję. Damy sobie graj. Twitch Rivals. 4-2-2-2, też to widziałem. A 4-4-2? I taki składzik? Zobaczcie, jaki składzik. Dobra, idziemy tym. Przesunę sobie monitor. Giga chujowy. Dobrze. Mam nadzieję, że dostanę teraz 9-latka, który na przykład gra na zmianę z młodszym bratem i się uczą. A ja wygram to spotkanie. FC Olanie kontra FC Mortezle. Szczęsnego mają, Polaka. Dobra, nie ma może takiego super składu, może mi się uda z nim wygrać. Okej. Okay. Zaczynamy. Van Persie, Haaland, Thiago. Ej, co ty robisz? Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ale straty notują, ale spokojnie, zaraz to ogarniemy. On rozgrzany jest. Spokojnie, muszę to ogarnąć. Nie zasługuje goś na zwycięstwo. Dobra, spokojnie, Diego Carlos. Thiago Silva. Kurwa! Nie da się w tą FIFA grać! Dziwnie się gra! Dziwnie się gra w tą FIFA! Ale ładnie to zrobiłem, co? Ej, cały czas te podania dziwnie idą. Ja mam chyba lagi, widzowie. Nie da się w to grać. Ej, serio. Dziwnie się gra w tą FIFA. Kante. Nie tam chciałem podać! Kante. Na spokojnie. Ochuchenę. Podanie ładnie. Ej, dziwne są spowolnione, kurwa, jebane triki. Dziwne to jest, kurwa, nie da się w to grać, serio. Widzisz, patrzące uniki robi? Dobrze. Patrz, ja przejmuję piłkę i za każdym razem on mi odbiera. Ej, co ty robisz? Co jest grane? Kamerkę przestaw. Ale nie o to chodzi, coś tu nie gra, serio. Ej, nie. Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Nie dziwię się, że nikt w to nie gra już. I ta gierka ma 50 tysięcy widzów. No przecież wybiłem to, no. Ej, w to się nie da grać. Strasznie są takie opóźnione ruchy chyba. No patrz, no za każdym razem, no. Zagra do środka, na bank. No powoli, Filip. No to jest dziwne, no to jest faul. Dobrze, że nie mam w tym roku współpracy z FIFA. Klata? Chyba rozgrzewam się. Niesamowita jest ta gra. Klata. Strzał. Kurde, ale mamy pierwszy strzał, widzowie. Haaland. Diego Carlos. Ej, podchodzę mu pod odbiór i on nie klika go, dziwne. O, taki jakby opóźniony jest strasznie. No patrz, przedupcone to jest, naprawdę.
Nie gramy już w tą FIFA, bo to byłoby ciężkie. O, podbiegam, odbieram, on tak dalej to przyjmuje. Co jest grane? Wciskam podanie i on to robi po jakiejś takiej sekundzie. Podanie i po sekundzie. Ej, czemu? Nie strzelał! Nie, to nie jest słaby skład, stary. No jak to jest możliwy słaby skład? Nie, to jest do wygrania, to jest do wygrania mecz. Jak siądziemy na nich, siądziemy im na Dixony, to powinno być git. Ej, jak, dlaczego on mnie obiega? To jest nie fair. No dogoń go, chłopaku. Dogońcie go. Ale wstyd. Ta gra stawia umiejętności manualne. Kurczę, to ja nawet takich nie mam chyba. Może jestem nieprzyzwyczajony, patrz. Podchodzi mi za każdym razem i odbieram piłkę. Ale męczarnie jest to grać. Jak ludzie mogą to oglądać? Mnie to tak dziwi. Jest zajebisty kontencik na przykład z grania w karty Pokémon, gdzie jest fajny, fajne są rozmówki, fajne są przekminki. Oj, akcja top. Bardzo dobra akcja. Trzymaj X, jak chcesz pojedynek na jeden wygrać. Szczerze, tego nie chcę wygrać. Miałem dzisiaj współpracę z FIFA, otwieranie paczek. Musiałem zagrać ten mecz, żeby za kim miał co wrzucić. By była rata kredytu od spłaty. Ja podchodzę do niego i go atakuję, kurwa, ty. Okej, okay, ja tak mam. Bo wy wiesz, wy pewnie też na co dzień w piłkę nie gracie, tylko gracie przy komputerach w piłkę. Dlatego dla was to jest oczywiste, pewnie mało sportu uprawiacie, ale ja na co dzień jak gram, no to kurwa piłka ma szybko działać. To taki jest ekscentryka, wybuchowość. I patrz, on wszystko omija, on każdego omija. Ale w prawdziwym życiu lepiej gram w piłkę, musisz mi zaufać. Dobra, Haaland z dystansu, patrz to. Jaka bramka, 6-1! Jest! I tyle mi wystarczy FIFA. Tyle mi wystarczy z tej FIFA. A, tyle mi wystarczy, pograłem. FM zagraj, Football Manager? Pewnie zagramy. Powiedziałem ci, jak możesz streamować, jak połowa czatu to kurwy, które nie tylko czekają, aż ci się noga powinie, żeby zwyzywać. No, jakoś muszę sobie z tym radzić. Jakoś sobie muszę z tym radzić. Zaryzykuję stwierdzenie, że to najgorsza FIFA, w jaką grałem. Wiesz co? Wirtualne kluby mi się fajnie gra, ale jak gram rivalsy, no to niestety muszę liczyć tylko na siebie i mi jest ciężko. No ja... nieprzyjemnie mi się gra. Nieprzyjemnie mi się gra. Czy tylko u mnie nie nalicza squad battles? U mnie też nie nalicza, patrz, cały czas mi stoi ten paseczek w miejscu. Dobra, może spróbujemy zrobić jeszcze jeden skład. I wy wybierzecie skład 4-2-2. Wybierz. Tak. Okej, zrobiło się. I teraz do tego wybierzemy skład. Bramkarz. Bramkarz. Najlepszego bramkarza, jakiego mamy. Bastoni, Włoch. Kolega po jego lewicy. Smiling, Włoch. Lewa obrona. Włoszka z Juventusu. Tak każdy ma wyjebany w FIFA, może kobieta grać. Prawy obrońca, kolejny bąk. Lewy skrzydłowy. Kerr. Ale co jest? O, teraz. Prawy obrońca... Duma Fires, duże tempo. I Intermediolan. Yeah! Włoska robota, czekoladę. Środkowi obrońcy, środkowy defensywny. Casemiro z Brazylii. Gattuso. Mamy toś. Keine Chlieben, keine. Casemiro, Hujberg, Fernandes. Vinicius Junior. Lewe skrzydło, Rivaldo, chociaż mamy też Giocola. Giocola chcę Giocola. Prawe skrzydło... Rivardo może być, nie? Rivardo. I napastnik Van Persie, to chyba lepszego nie będę miał. Haaland mnie po prostu denerwuje, irytuje mnie, jest słaby. Bieram sobie Osimena z włoskiej ligi. Yeah, ale mamy ekipę, ale to kurwa będzie latać. Co myślisz o tej ekipie? Dobrze jest? Dobrze jest. Dzeko, mój zawodnik, przeznaczenie. A zróbmy na razie tak. Dobra, dawaj Pajor na napadzie. Wrzucimy ją na rezerwę. Na razie zagrajemy tym. Zobaczymy, co się wydarzy. Oj, opuścił mecz. Dobrze, czyli się zesrał już. One more time. Ktoka też zapraszam. Życie Parisa. Tam wrzucam wszystko, co robię w ciągu dnia. Swoją rodzinę wrzucam. Dzieci, kurwa, rodziców też, więc tam... No z nim muszę wygrać. Może się uda. Bo on jest AFK, może damy radę. Kurwa! Nos mnie zaswędział. Ej, dobra, chyba damy radę. Giocol? Giocol? Jest! Jest!
Kurwy, co hejterzy, kto umie grać w FIFA? Zaki, już tam rób tam szoty. Haha, już widzę te kurewki spocone w komentarzach na YouTubie. Płaczki jebane. On chce, żebyś wyszedł? A ja nie dam rady, wiesz, mi płacą za godzinę, kurwa, ja mam wydupcony. Okej, on wyszedł. I co? Wygrałem? Jest. Zajebiście. Nexta. Widzicie, zmieniłem skład, za to lepiej gram. Jeszcze Ronaldo nie kupuję. Kurwa, nie awansuj. Z chłopia w to pogram jeszcze 4 mecze, zagram max. Mordzia. I przyrzekam ci, że w środku października FIFA na dysku już nie będzie. W sumie nie będzie, bo mam na PlayStation ją, ale... Ale zobaczycie, mam nadzieję, że te 5 koła się utrzyma, jak będę karty Pokémon otwierał, bo potem gramy widzowie w Pokémon TCG Live. Trenera nie wymieniłem! Oh, fuck! No tu będzie wpierdol 10-0. Dobra, gramy. Gallagher, Minx. Proszę Państwa, ładne rozciągnięcie futbolówki, Otamedi. Ich keine Blaus! Ich keine Flauschen! Ich keine Busen! Ich keine... Ich keine... No bronił, kurwa, otwarte okno. Ale chuj, dzisiaj sąsiadów nie ma. Keine Blauen! Kurwa! Wejdź przed niego. Pięknie! Boatonin, włoska fajna kobiecina na lewej obronie. Czemu wszyscy pauzy dają w tej grze? To widz oddaje wina? Z Mańkiem grasz? To może by oddał mecz. Ale wstyd ten Maniek musi mieć, kurwa, że gra na mnie i nie radzi se. Ja pierdolę, to musi być przedupcony, nie? Przegrać z Parysem Baltonowym w FIFA. Tak obciągnąć, kurwa, chuja Żulowi na stacji benzynowej. To jeszcze nieznajomemu Żulowi, bo jeszcze rozumiem... Maniek, dam ci to wygrać, tylko grajże już, proszę cię! Nie no, Maniek, co to odpierdalasz? Najciekawsze w tym meczu jest to, że tu ktoś może wygrać. Co tam Maniek? Co tam Maniek? Matkę z widłami gnój ci wypierdala z pokoju? Back, kurwa! Wypierdalaj z tego, kurwa, PlayStation! Bo tak jak ty, to, kurwa, myśmy z ziomkami, kurwa, kopali w klatce, kurwa, w siedmiu, nie? Znaczy, kurwa, miałem tego nie mówić, ja pierdolę. Słaby jesteś! Dobra, chuj. Dobra, Maniek rozjebany, tamten rozjebany, ja za chwilę wjeżdżam do 9 ligi. Ja potem, jak wejdę do 9 ligi, to ja przez to, wiecie co muszę, ja muszę gasić streama i dawać Agnieszce pada, żeby mi na siłę przegrała kilka meczy, żebym znowu spadł do 10. Ja odpalam znowu streama i na tej 10 fleksuję się, rozumiesz? Dobry fleksik, palec kuna, wiesz o co chodzi. Potem znowu jestem w 9, muszę spadać do 10. No, sam to wymyśliłem. Dajcie znaka na czacie, co ty myślicie, kurwy. Dobra, gramy next. Ej, FIFA mi się spodobała. Wstyd mi za to, że 15 minut temu odkleiłem się i wyzywałem tą FIFA. To jest najlepsza FIFA i mam nadzieję, że Zaki wrzucisz mnie na środek. Pozdrawiam wszystkich widzów Zakiego i komentatorów. Teraz będzie stary Paris. Słuchaj, kurwa, 3 mecze i wyzywam kogoś matkę, nie? Jazda. Tak, chyba szczęście się świeci cały, nie? Dobra, to wywalę, idę po picie. A trener? Chuj z trenerem! Ktoś lodówkę zostawił otwartą w domu. A Aga poszła chyba godzinę lodówka była otwarta. No serio, podchodzę, tam lodówka otwarta, dlatego tak zimno w domu jest, kurwa. Ale ci ruletę zrobiłem! Pierdolony obciągaczu kutasów. Ej, przyjfa mnie zmienia. O Jezu, ale bym go wciągnął. Dobrze, przyjmij. Zastaw się. Cioko! Zawiesiło grę, nie? A, bo lodówka pod Wi-Fi podpięta jest. No i co ty robisz? Kurwa, wcisnąłem coś! Odwciśnij się! Van Persie! Ostry kąt, twój stary! Jeszcze ostrzejszy! Van Persie! Van Persie! Kurwo, ty suto jedna! Bo mnie zwolnią z roboty za to. Oh, it's a nasty dick! You feel that dick, bitch? You feel that dick, bitch? Ej, kurwa, to był faul! To był faul! Okej, okay. Odchodząca piłka, ale użyję sobie innego wyrzutkowicza.
Bardzo dobre wrzutki ma Szczęsny. Patrz to. Gol jest i daje 1000 subów. Leżysz. Ty byś, kurwa, kiełbasy z mięsnym nie kupił, kurwa, frajerze jebany. Ich keine Nummer Kraft. Ich keine Nummer Kraft. Blaise! Defensywa, defensywa. Łys koń na, kurwa, wołatej kobyle jeździ. Ciekawe, jak on to trafił. Ciekawe, jak on to trafił. Aha, no jak ma lepszego zawodnika. Jedziemy, panowie, rozpędzamy się. To są zwykłe kasztany. Kurwa, on to na aut wybił. Ty jesteś spierdolonym idiotą. Podanie? Jak to jest możliwe? Żołądek mi wypierdoli zaraz, ty. Nie przejdzie. Jak to przeszło? Dobrze, czyli wygraliśmy jeden mecz na awkujących typów. No co jest? Mój przejął ten, odebrał pięknie. Gracja, gracja. Twoja stara rewelacja. Do tyłu. Dumi Feres. Lewa noga. Właśnie tam. O kurwa, ale wrzuta. Urwać. Kurwa, od pięty ci się odbija stary chyba. Z 2-0. No to na 2-1 jakbyśmy zdobyli bramkę. Dobrze, Szczęsny. Ta gra jest zjebana, ja pierdolę. Klata Joe Cole. Kurwa! Podaj. I strzel. Staremu minetę. O, shi! O, shi! Kurwy! Dobra. Chyba, że to poddajemy i gramy next, no bo 3-0 ciężko będzie. Ale spróbujemy. No, ktoś zostawił otwartą lodówkę w Krakowie i wszyscy marzną. Dawaj karierę już. Z dzichu wiadro, tylko ja to robię dla subskrybentów. Więc ty nie będziesz mógł oglądać kariery, śmieciu jebany. Pięknie, gramy. Dumi Feres, podanie. Ajajajajaj. Dobrze gram, Zelmer, pewnie, że dobrze gram. Tylko taka gra jest chujowa, nie? Przecież jakbym na boisko wziął tego typa, to bym go obiegł kilka razy. Przegoniłbym go w tej wewte, kurwa, wiesz, o co chodzi. Myślę, że w komputerach są mocni, to kurwa coś to znaczy. Ja piję kole, chuj mi piłki nie może mi wpakować do siatki. Rozpędzam się. I patrz, robię tego rollbola, daję mu podanie, a on tak trafia w chłopa. Osimhen! Ajajaj. Ajajaj. Cały czas mi strzelają bramki. No bo chciałem się zabawić. Dobra, za przegraną powinien mieć... No do tyłu rangę. O nie, nie spadają rangi? To teraz się uda, teraz się uda. Teraz już czuję, wiem jak grać tym składem. Berbatowa ma dobrego. O Jezu, i Szewczenko ma. Ma o wiele lepszy skład ode mnie. Wszystko ma goś lepsze. Wszystko ma goś lepsze. No jeszcze to nie jest, kurwa, zwycięstwo, ale Osimhen się rozpędza. I patrz to, patrz, go wciągam. Pyk. Kurwa mać, do boku. Twój stary ma w kroku dziurę, ale to są baggy jeansy, kurwa, więc może być. Klatka piersiowa na Persji! Karny! Albo nie. Ale go wyjebałem. Kurwa, chyba mi zrobią sprawę jak gąciarzowi reszcie ekipy, bo tak typa wyjebałem, nie? Maluj!
jest, to jest twój chuj, bierz go do wody. Jest, pazuru! Ha, tak, kurwa. Jak przegrywałem pierwszy dzień, po 9 koła miałem. Teraz umiem grać, 4600. Ja muszę, kurwa, do roboty za chwilę iść, albo walkę Fame MMA brać z Tomaszem Adamkiem i z Ksajo. No tak będzie. Przez to, że jestem dobry w FIFA. Serio, kurwa, mówię ci, kurwa. Dobrze? No, umiem grać, pan Gawi, no. Wiem, że ci to boli, że siedzisz, oglądasz mnie, a ja zajebiście gram w FIFA i zazdrościsz mi, że mam takie umiejętności. Ale to już nie mój problem, że ci to boli. Uuu, to rozciągnięcie! Joe Cole, angielski skrzydłowy, rozpędza się, ciasta dziura Angie, już jest wypięta, czujesz ten zapach śledzia? Wrzucka w pole karne, zablokowane, ale gonna be repeat, it's fucking shit! Jest! Pięknie! Dziękuję Bazi za wsparcie. Od razu mam więcej energii. No i 100 subów to będzie z piątka Mefedronu, kurwa, dzisiaj do wzięcia, kurwa, z chłopakami. Będziemy wpierdalać. Uuu! Założyłem mu dziurę! Znaczy prawie. Oho. Ale fart. Pierdolony pies. Nie, no ale to jest fart! No blokujcie go! Patrz to. Kurwa. Gattuso. Gennaro. Ostatnia akcja pokaże... Ej, no co jest? Joko! Oh yeah! French! Ajajaj, łapie, kurwa. Daj spokój. Dobra, rzutka tu. Tu rozciągnięcie. O, ale rozciąga nogi, wariatka. Oh yeah, to jest Osimhen. Osimhen, bardzo długi penis. Jedziemy z tym. Do środka. Go! 3-1! Van Persie! Jestem fifaczem. Kurwa, ma dziebany Osimhen, nie umiesz podawać? Joko, lekka podcinka. Pierdolnik z bani. Nie wyszło. Dobra. No i dobrze, Szczęsny, bardzo ładnie. Boateng. O Jezu, Szczewczenko, kurwa mać, co ty zrobiłaś? Wow! Widziałeś, skąd wybiła babka z linii, nie? Spierdalaj, Berbatow. MMA, gościu. Dobra, lepiej to wygrać i udowodnić widzom, że... Dobrze, Szczęsny. Więc no nie może mieć takich sytuacji, że dostaje szansę na zwycięstwo. No nie może! Co, kładę piłeczkę na ziemi? Podchodzę sobie tu. Ale go rozjebałem. Kończ, sędzia. Awans do 9. ligi. Ja pierdolę. Ale jaja. Ale go zaorałem. No jak mówię, no już można powiedzieć, że FIFA przeszedłem, tak? No nie, już nie chce mi się w to grać. W listopadzie... No karny jest. W listopadzie są wielki turniej Pokémon w Gdańsku. W karty, w Nintendo Switch i w Pokémon Go. I my jedziemy na to jako ZKB. Są oficjalne zawody Pokémon Regionals, tylko wiecie, żeby tam wejść, musicie mieć bilety i trzeba się tam zapisać, więc mam nadzieję, że nikt z was nie przyjdzie. A nie chce mi się grać w tą FIFA już. Przegrał, wygrał, jest lepszy ode mnie. Mogę wyjść już z tej gierki? To zgaszę. Dobra. Test tri kariery robi i już zapomniał o kolegach. No niestety, no szkoda straszna, wielka, powiem ci. Już z nami nie gada, dawno go nie było na tym spiku. Jak to wyłączyć? Jak John Terry ruchał żony kolegom, dokładnie. Jak John Terry ruchał żony kolegom, no to wtedy ta trzecia była gigantycznie mocna. I to właśnie miało wpływ na to wszystko. To, i teraz powiem tak, jak spędzam wieczory. Jak już zarobię gruby plik pieniędzy z handlem mieszkań i handlem, kurwa, ludźmi, oczywiście w GTRP, przeliczam sobie ten gruby plik, kurzę grubego jointa, walę grubą ściechę dobrego koksu za duże pieniędzy, rozsiadam się w moim drogim fotelu za kilka tysięcy złotych i gram sobie w Pokémony, w karciankę Pokémon. Gadam oczywiście z moimi biznesowymi przyjaciółmi i co? No i gramy w Pokémony, pokażę wam, no najlepsze jest to w tych Pokémonach. O, pokażę wam, co fajnego można zrobić w tych Pokémonach, bo nie tylko można mieć karty, wiesz, nie tylko można otwierać prawdziwe karty, ale może też otwierać karty tutaj. Gówno? Ale co ty piszesz, gówno, stary? Siedzisz na Twitchu w sobotę o 16:50 i masz czelność pisać, że coś jest gównem. Chłopie, ogarnij swoje życie, końska spierdolido. Pokażę wam, jak to się naprawdę robi. Nieźle mu to powiedziałem, co?
Dobra, słuchajcie, pokażę wam, co można robić. Widzicie, było 4000 widzów, jest teraz 4200, a za chwilę super opening boxów, a potem całą tą butelkę wsadzę sobie w dupę i to będzie na moim TikToku, kurwa, sprawdźcie to. Zaczynamy, ej, zostawcie łapkę w górę. Jest o 30 większy, czyli jeśli dorzucę tą kartę tutaj, słuchajcie, co się kurwa w tym momencie dzieje. Ja go walę za 280, a on ma ile HP? 280. Sakreble, chuj ci w dupę! Właśnie tak, jego karta jest anulowana, jest rozjebany. Dodatkowo Mewtwo jest mocniejszą kartą, więc ja biorę sobie dwie karty nagrody. Czyli prowadzę, prowadzę. Śkajny blaus! Boom! O kurwa, ale jestem jebanym... Nie, wygrałem, jest. Jest. five głowa. No i go rozjebałem. Ja go rozdeptyłem. Charmandera mu zagrał. Izak wyzywał cię na pojedynek w karty Pokémon. Jak nie odpowiesz, to znaczy, że się obsrałeś, kurwa. Walczymy na karty Pokémon. Elo, idźcie do inspirawki. Pozdrówcie ją. Bądźcie grzeczni. Nie odpierdolecie głupot. Nie czpajcie. Czwartki. Yo.